Cześć wszystkim, witam. Dzień dobry. Dzisiaj mamy Toyota Yaris. Jak spojrzymy na tylne koło prawe, to ono jakoś tak dziwnie jest ustawione. No, względem tego na przykład możemy sobie porównać. I co tu się dzieje? Patrzcie, jak nam pięknie pękła belka. Belka jest tutaj pęknięta. O. Nie wiem, czy widać. Widać na pewno. A tutaj też była pęknięta, tylko jest zespawana. Tak czy owak, belka idzie do wymiany. Majstra przyjechał naprawiać laptop. Zobaczcie. Dobrze ci idzie, widzę. Będzie to działać w ogóle? Nie. Nie będzie. No, plus za szczerość. Belkę sobie zdemontowałem z Toyotki. Jak widać, to ostatni dzwonek. Tu już nie było na co czekać. Praktycznie trzyma się tutaj na tym wzmocnieniu i jeszcze kawałek tam od zewnątrz materiału tylko nie puściło. No i koło mogło sobie pojechać gdzieś tam, złożyć się. Tutaj była naprawa, to jest spawane z tej strony. Ale koszty rosną, bo piasta prawego łożyska uszkodzona. Łożysko samo uszkodzone, bo po pierwsze huczy. Po drugie, jak widzicie, może tam zielony pin, jego nie ma. Jak wyciągnąłem wtyczkę, on został we wtyczce. Prawy hamulec praktycznie nie hamował, widać to po bębnie. Z lewym było trochę lepiej, bo widać tutaj jest wypolerowane, więc te szczęki hamowały. Także tak, szczęki, cylinderki, sprężyna tutaj pęknięta, więc komplet sprężyn, zabezpieczeń, zestaw montażowy, piasta. To na chwilę obecną jeszcze właśnie doszło, także tutaj klient na pewno się cieszyć nie ma z czego póki co, no bo to tylko koszty rosną. A tutaj jeszcze chciałem wam pokazać wtyczkę. Zobaczcie, tutaj ta belka, naprawdę tu zostało już niewiele. A tutaj mamy wtyczkę i właśnie pin, który został w środku. Nie wiem, czy jeszcze po prostu tej wtyczki nie trzeba będzie wymienić. Dzieło młody wyrzeźbił. Super komputer, wszystko na silikonie, także wszystko jest na dobrej drodze. Będzie z niego fachowiec. A dzisiaj mamy takiego wolwiaczka V40 z silnikiem 1.6. To jest auto, jak widzicie, na glebie, ale ta gleba zrobiła się sama, bo mamy pękniętą sprężynę, przynajmniej jedną z tej strony. Lewa strona pęknięta sprężyna. I jeszcze mamy jeden problem do usunięcia, mianowicie niedziałające trzecie światło stopu. I coś wam chciałem pokazać, bo tutaj może być ciekawiej niż z przodu. Więc tak, trzecie światło stopu jest w takim jakby przedłużeniu dachu, taka lotka, która przykręcona jest do klapy bagażnika, pokrywy. Jak zwał, tak zwał. Jak widzimy, tutaj mamy trzecie światło. Żeby się w ogóle do tego dostać, to tak patrząc tutaj z góry, raczej tego nie wydłubiemy, tego szkła, bo to będzie pewnie z całym wsadem. Więc sobie pozwoliłem tutaj podnieść do góry klapę, zdjąć tu takie maskowanie. To maskowanie leży tutaj w bagażniku. Nic trudnego, wykręcamy dwie w zasadzie śruby. To są takie haczyki mocujące przy okazji tą półkę tylną. Wykręcamy je i później wszystko na spinki. I jak widzimy, mamy tutaj do odkręcenia jeszcze, aby ściągnąć całą tą lotkę, tutaj dwie śruby, które już wykręciłem na Torxa i pewnie tutaj jeszcze dwie śruby na klucz dziesiątkę, ale tutaj nam wchodzi, jak widzimy, przewód i to najpewniej jest przewód do właśnie tego trzeciego światła stopu. No i co ciekawe właśnie, co ja to chciałem wam pokazać, ano to, że ta kostka była odpięta i wepchnięta tam właśnie do środka. A jak się przyjrzymy, to tutaj powinna być wpięta prawdopodobnie o tu, że tu, o tu. No i teraz pytanie, czy ktoś kiedyś coś robiąc zapomniał, na przykład, nie wiem, ściągając tą blendę do malowania albo do czegoś innego, czy po prostu jest to jakiś myk i dowiemy się o tym, co się stanie dopiero jak wepniemy tą kostkę. Ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije, nie? Teraz to wepniemy. No jest pięte, zamykamy, idziemy naciskać na hamulec, zobaczymy, czy to światło zadziała, czy nie. Działa, czyli najprawdopodobniej po prostu ktoś kiedyś zapomniał tej wtyczki podłączyć. Jeśli chodzi o światło, no to załatwione. Szybka robótka mi się trafiła w Golfie czwartym,
mianowicie wyciek z okolicy tego Króćca. Tutaj wszystko było poskładane na silikon, łącznie z czujnikiem, no tutaj jeszcze widać resztkę. No to decyzja szybka, cyk fuch, ogarniemy dwie śrubki, trzy wężyki i ok, auto pojedzie, czyli robota poza kolejnością, tak żeby, wiecie, ulżyć chłopu. No ale niestety się skomplikowało. Skomplikowało, dlatego że wcale nie kapie z Króćca. Pomimo że on już tam swoje miał za uszami, to kapie nam tutaj z tego miejsca. Może jak światło włączę, to się uda pokazać. No właśnie, o tutaj dokładnie pod uchwytem jest taka plama, gdzie odpadła farba, no i tutaj płyn sobie wycieka, no i spływa tam w najniższym oczywiście miejscu. Jak ten Króciec jest na swoim miejscu przykręcony, no to nie widać tego, skąd to kapie. No i taka to szybka robota. Słuchajcie, coś trzeba będzie tu wymyśleć na szybko. Renault Scenic i problem z dmuchawą. Typowy problem w tych dmuchawach sterowanych taką opornicą. Teraz to wyciągnę może. To wam pokażę, jak to wygląda. Ogólnie chodzi o to, że wentylator działa tylko na czwartym biegu. Jak tutaj widać, albo nie widać, bezpiecznik termiczny jest już nieoryginalny. Sam to robiłem. To już nie jest pierwsza naprawa tego rezystora. Pierwszym razem to było skuteczne na dłuższy czas. I później kolejne naprawy coraz krócej. I teraz już nie będziemy tego naprawiać. Teraz to już będzie wymienione łącznie z wentylatorem. Bo najprawdopodobniej silnik już, no wiecie o co chodzi, silnik już tam opór duszy stawia i to się wszystko grzeje i ten rezystor, ten regulator też wymienimy na nowy. Jak widać, tutaj już jakaś korozja, na tym jest dość eksperymentów, także jak widać, czasem warto naprawiać, a czasami po prostu trzeba wiedzieć, kiedy przestać, bo to nie ma większego sensu. Mamy Volkswagena T5 i nawiew kabiny, który działa tylko na piątym biegu. I żeby się dostać w ogóle do tak zwanej opornicy, to trzeba by zdemontować ten plastik, ale jak sobie odkręcimy jego dolne mocowanie i odchylimy, to już tutaj będzie dostęp. Śrubka jedna na klucz 5,5. Odkręcamy, wyciągamy opornicę i patrzymy, czy bezpiecznik termiczny jest cały, ale raczej będzie przepalony. Opornica już na stole i aktualizacja, oczywiście dwie śruby trzeba wykręcić, nie jedną. Są dwa ucha, czy dwa uszy, dwa otwory, no to dwie śruby. Termiczny bezpiecznik jest tutaj na końcu, taka bańka, już to kiedyś pokazywałem. Mamy miernik. Jak sobie weźmiemy na test diody na przykład, to powinien być obwód zamknięty, powinien nam piszczeć. No tutaj oczywiście jest uszkodzony, tam mam już nowy bezpiecznik. Trzeba to wypiłować i przymocować. Ja wiem, że tu lutowanie różnie to jest komentowane, ale tutaj raczej innej możliwości nie ma. Z racji, że te druciki są tam na nowym bezpieczniku dość długie, to ja sobie tutaj na tych nóżkach zawijam dookoła. Wtedy nawet jakby cyna się rozpuściła, to nam to po prostu nie odpadnie.